W Rymkach odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez mieszkańców wsi przy dużym wsparciu Urzędu Gminy w Ełku. Impreza miała charakter typowo rodzinny. Odbyło się wiele konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych. Sporo emocji wzbudziły mecze piłkarskie rozegrane na miejscowym boisku. Ciekaw jestem, kto zmęczy. Brawo! Brawo! Pani Aniela Matuszewska zapewniła, że impreza będzie miała charakter cykliczny i zaprosiła wszystkich na spotkanie w przyszłym roku. Pani sołtys, jesteśmy w miejscowości Rymki, gdzie pani jest tu sołtysem. W zeszłym roku z wójtem gminy Ełk rozpoczęliśmy taki cykl spotkań, szranki i konkury. W tym roku trochę inaczej, bo gmina tylko wsparła muzyką, wsparła sceną i merytorycznym jakby organizacją. A mieszkańcy sami sobie zorganizowali. Jak to wyszło? No, sami organizowaliśmy sobie, kobiety się zorganizowały, gotowałyśmy jedzenie, robiłyśmy i cała wieś się zorganizowała i dzięki temu mamy piękny piknik, piękną pogodę i myślimy, że będziemy się dobrze bawić. Jak pani uważa, czy to wpisujecie już jakby w cykliczne imprezy co roku miejscowości Rymki? Bo ja zauważyłem, że bardzo jest zintegrowana tutaj ta społeczność. Zawiązało się u nas Stowarzyszenie Żurawi Zakątek i mam nadzieję, że wspólnie ze stowarzyszeniem, z pomocą również gminy, pana radnego, będziemy kontynuować takie imprezy corocznie latem. Rozumiem, a gmina i wójt gminy Ełk będzie wspierał merytorycznie i organizacyjnie, jeżeli chodzi o scenę i nagłośnienie i ewentualnie jakieś nagrody rzeczowe, tak? Tak, bardzo byśmy prosili o wsparcie, bo jeszcze jesteśmy młode stowarzyszenie, mało mamy funduszy, także każda pomoc i wsparcie i sponsoring będzie mile widziany. Bardzo prosimy. Na boisku piłkarskim w Chełkach przeprowadzone zostały kolejne powiatowe zawody w sporcie pożarniczym jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu ełckiego. Organizatorem imprezy był zarząd oddziału powiatowego Związku OSP w Ełku wraz z komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Na zawodach obecni byli wójt gminy Ełk Antoni Polkowski oraz sekretarz gminy Ełk Ireneusz Gorlo. Do rywalizacji stanęło 13 drużyn dorosłych, w tym jedna drużyna kobieca z OSP Kalinowo i 3 zespoły młodzieżowych drużyn pożarniczych. I pan Stefan po raz ostatni chyba odpalił pistolet startowy. I dziewczyny jadą, jadą. Proszę państwa, jest. Truchna Olychwier, jeżeli poznaje, jest to żona Tadeusza, w tej ekipie również startuje córka, nie wiem czy jedna. Uczestnicy zmierzyli się m.in. w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów, podczas której musieli pokonać różnego rodzaju przeszkody, takie jak płotek lekkoatletyczny, rów z wodą, ścianę o wysokości 1,5 metra i równoważnie o długości 6 metrów. Wszystkie rozegrane konkurencje przebiegały w duchu sportowej rywalizacji i stały na wysokim sportowym i organizacyjnym poziomie. Syrena. Równo, równo. Motopompy pracują. Drużyny pożarnicze z OSP Woszczele i OSP Rożyńsk, reprezentujące w zawodach gminę Ełk, osiągnęły doskonały wynik, zajmując w klasyfikacji końcowej 2. i 3. miejsce. Naczelnik OSP Woszczele, Polman Mieczysław. Dzisiaj odbyły się właśnie powiatowe zawody pożarnicze. No, w tej konkurencji w Pojowym zajęliśmy 2. miejsce. No, przegraliśmy troszeczkę z Kalinowym ogólnie, ale jest tak naprawdę dobrze. Chłopaki sprawili się bardzo dobrze na 5. Cieszycie się z tego, że nasze drużyny, nasze Ochotnicze Straże Pożarne, Woszczele i Rożyńsk zajęły miejsce 2. i 3. w zawodach powiatowych na 13 drużyn, ale czasy krótkie, tylko 3 sekundy korsi od najlepszej. Od najlepszej, tak. Od najlepszej. I było to zadanie bojowe, zadanie, które sprawdza się w działaniu. Dlatego też jestem z tego szczególnie dumny, że właśnie mamy taką Ochotniczą Straż Pożarną w gminie Ełk. Raz jeszcze serdecznie gratuluję i dziękuję za wszystko, za opiekę, za robotę, za dobrą robotę. Mieszkańcy gminy czują się bezpiecznie. Tak.
Łocicznie nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi. Inwestycje dofinansowano ze środków gminy Ełk oraz powiatu ełckiego. Wartość inwestycji wyniosła ponad 581 tysięcy złotych. Aktu przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, wicestarosta powiatu ełckiego Marek Chojnowski oraz przedstawiciel firmy Strabag, głównego wykonawcy remontu drogi. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy Płocicna i okolicznych wsi doskonale bawili się na zabawie ludowej w rytmie muzyki zespołu Forte. Obchody drugiego gminnego Dnia Pamięci Narodowej rozpoczęto mszą świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Jerzego Mazura w kościele pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego w Ełku. Główne uroczystości odbyły się przy Szkole Podstawowej imienia Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich. Dużej rangi temu wydarzeniu dodała obecność przybyłych kombatantów, byłych żołnierzy AK, pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Dzisiaj Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich obchodzi swoje wielkie święto. Patron szkoły, Szare Szeregi, to przykład bohaterstwa i poświęcenia młodych ludzi. To przykład i drogowskaz dzisiejszym uczniom. To wartości, które należy pielęgnować, o których należy pamiętać i czcić. Tymi słowami zwrócił się do wszystkich zgromadzonych wójt gminy Ełk Antoni Polkowski. Ogromne emocje wzbudził apel pamięci z salwą honorową. Thank you.
Podczas części artystycznej odbył się koncert laureatów konkursu piosenki patriotycznej i harcerskiej oraz konkursu literackiego Czym jest dla mnie ojczyzna. Na niebie księżyc pozapalał gwiazdy, nad brzegiem stawu słuchany wczuczajek, owiany nocno wonią tataraku, patrzyłeś gwiazdy na samą wystawę, mówiłeś do mnie, że przemija lato. Lato pachnące miętą, lato kolor maj do zielonych lasów, lato kukułek i czajek. To pachnące miętą, lato kolor maj, lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek. Panie burmistrzu, zwracam się do burmistrza Kętrzyna, pana Krzysztofa Hećmana. Dzisiaj jesteśmy w Mrozach i tutaj obchodzimy Dni Pamięci Narodowej. Poprosimy o wrażenia gościa z Kętrzyna. Po pierwsze, chcę serdecznie podziękować za zaproszenie. Jestem bardzo wzruszony. Te Dni Pamięci tutaj w Mrozach, w Ełku, to piękny, słoneczny polski dzień. Taki prawdziwy, patriotyczny. To także piękna lekcja historii tych młodych ludzi, uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych. Można powiedzieć, że takich gmin jak gmina wiejska Ełk potrzeba w Polsce jeszcze więcej. Tyle sztandarów, które tu zobaczyłem ze wszystkich szkół gminnych, to jest po prostu piękne i imponujące. Tacy bohaterowie na tych sztandarach, jak rotmistrz Pilecki, jak Szare Szeregi, które są patronem tej szkoły, w której jesteśmy, czy też takie postacie dla polskiego życia i współczesnego, i naszego duchowego ważne, jak błogosławiony Jan Paweł II, to piękny przykład takiej polskiej lekcji patriotyzmu na co dzień. To jest bardzo budujące, szlachetne, można tylko w pięknych słowach i mówić o tym spotkaniu i o tym 27 września tutaj w Mrozach koło Ełku. Aż 10 chłopa musi wziąć naczelnika. Naczelnik ma swoją masę. Ale jak ma swoją masę, to znaczy, że jest ważny. Proszę Państwa, naczelnik, no okazuje się, że po raz kolejny przygotował ekipę do zawodów. I co oni z nim zrobią? Co zrobią? Do wody. I proszę Państwa, jest. Nie pytali, czy naczelnik umie pływać, ale głowę ma na wierzchu nad wodą. Woda z prostek. Naczelnik został wykąpany. Jeszcze raz wielkie brawa dla ochotników z Kalinowa.